Dobra, musi wyprowadzić jakieś ciosy, bo inaczej to nic z tego nie wyjdzie. Time up. Widzicie, jak to się robi? To było na patencie, to było granie na czas w tym momencie. Yo! Siemano łobuzy, witam was, Pajdek z Lam Games TV w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Bully. Tym razem jesteśmy... Początek drugiego chapteru się zrobił, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Ale mimo wszystko my tutaj musimy iść na lekcję. Mam nadzieję, że to nie będzie ponownie lekcja angielskiego, bo... Nie, lekcja sztuki. Bo lekcji angielskiego oczywiście dalej jeszcze się nie nauczyłem, co gdzie i którędy, także dobrze, że jej nie ma. Ale póki co zaliczymy lekcję sztuki. Plastyki. I kto jak woli, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj to chyba było trzeba ten obraz kroić, tak? Tak, to jest to. Także myślę, że z tym nie będzie problemu tutaj, żeby to załatwić. Mam nadzieję, że uda nam się opierdzielić to w miarę względnie i w miarę szybko, żeby tutaj nie było żadnych psikusów i żadnej lipy. Obra, elegancko. Jeszcze żeśmy trafili na power-upa. Może zdążę polecieć po brawurowo, zjawiskowo, bezkompromisowo. Jestem strasznie dumny ze swoich skillsów, bo idzie mi naprawdę zacnie póki co. Jak na począteczek odcinka, to jest bardzo dobry znak, tak? Tak. Dobra, tutaj tak troszkę sobie pokręcimy. Tak subtelnie sobie Poszło! No, bo malować to trzeba kurka umyć, tak? A nie palić jana, że się ty nie ten, a tutaj... Elegancko, druga lekcja zaliczona, no strasznie uczony jestem, nie powiem, że nie. Mimo wszystko, jak już jesteśmy tutaj w tymże miejscu, to chciałbym wykonać jakąś misję. No dobra, niech tak będzie, że buzianie mi tam da jakiegoś bonusa. Ale ja w tym momencie bym sobie poszedł stąd i sobie czasnął niejaką misję, tak? Tylko to trzeba mimo wszystko najpierw znaleźć schody i się sturlać na dół, żeby znaleźć jakiś tutaj przekaz grubszy. Dobra, poczekajcie. No to oczywiście mamy już bardziej skomplikowane rzeczy, na przykład możemy pójść... Hattrick versus Galloway. Nie wiem, o co chodzi, ale zaraz się przekonamy. Napisów sprawdzałem, bo Vatos ostatnio do mnie pisał w komentarzu. O, napisy, ale u mnie w ogóle nie ma takiej opcji. W wersji xboxowej nie ma takiej możliwości. I can smell it on your breath. Huh? I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk? In charge of children? What kind of monster drinks in front of children? A parent? A disgraceful one, yes. You've got a problem, haven't you? I'm just under a lot of pressure. Well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway. And as such, I think it is my duty to get you sacked. Do whatever you want, Hattrick. You always do. The head will find out about this. You okay, sir? Jimmy. No, I'm not okay. I'm half drunk and I'm about to get fired. Fantastic. Oh, I'm a washed up old drunk and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sites on the internet. But nothing dulls the pain like scotch. Come on, sir, put that away. Are you mad? This is manna from the gods. Give me that. Let's get rid of this before you get busted. That's very kind of you, Jimmy. Miss Phillips is the only teacher to know about my vice. Take it to her. She will know what to do. Co rozjebał? Jimmy zabrał mu jedną butlę, ten sobie wyjął drugą. Dobra, my tą butelkę z tego, co skumałem, coś z przekazu, będziemy musieli komuś zanieść. Ale zaraz się wszystko tutaj tak. Find a way to hidden bottle. Find a bottle in the cafeteria. No dobra, to ja tu szukam. Szukam mocno. Były jakieś butelki. Ej, wy dupie. Ale mimo wszystko nic nie widzę. Może jak zrobię tutaj włama. Ej, dobra, tak wbiłem na bajerę, po co te nerwy?
Jest. Dobra. No, kamera, poproszę tutaj o poprawki. Dobra. Jedna butelka zajoma. Czyli te butelki normalnie leżą sobie, bo leżą. Bo tak ma być i po prostu już. Dobra. Reszta z tego, co nam pokazuje tutaj... Kurka wodna, no. Ale dobra, gumeczkę od razu tam zgarnąłem u niej. Także jest propsań. Reszta butelek, z tego co wnioskuję, będą właśnie gdzieś tutaj. Ham, ham, ha. Find the bottle in the trophy case. Nie no, dobra, tylko że co, jak ja mam tam wejść? Czy to będzie po prostu... Weź, wydupiaj. Proszę mnie tu nie łapać. No jak ja mam zrobić tutaj coś? Czy po prostu jest tutaj za duża muka i się nie da tego... No teraz to wandal jestem, okej. Ale jest, dobra, czyli trzeba było po prostu to rozbić. Ważne, że sytuacja się wyklarowała. Dobra, oni mnie tu będą ganiać, ja muszę to jakoś taktycznie rozegrać. Dobra, okej, wejdźmy tutaj, jest kibel oczywiście, rozumiem. Wypa. Oh no 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 no. Ścigam je, goni mnie, o jeszcze ty... Ziomeczku! Wydupiaj. Elo! Dobra, teraz muszę znaleźć jakiś... Kurka wodny schowek. Fuck, jeszcze się przewróciłem. Dobra, nie szukajmy. Propsik jest, jest. Strasznie tutaj, nie powiem, zaczęło się robić dobre zamieszanie. Myślałem, że tak sobie wejdę po te butelki i tak na chillaucie, ale okej, nikogo nie ma. Jestem na włamaniu. Szukam, kurka, butelki w miejscach po sraniu. Jest. Okej. Ale do Philipsa trzeba to zanieść. Naszego nauczyciela od angielskiego, u którego swoją drogą żeśmy uwalili lekcje. No ale jak widać, chyba jesteśmy przyjaciółmi. I o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, to... Aaa, ja te butelki mam zanieść w ogóle. Ja myślałem, że ja do tego gościa, a ja to zupełnie gdzie indziej muszę... Aaa, jak się przekaz klaruje teraz nagle? Dobra, na lekcję nie pójdę, bo nie mam możliwości. Tylko, że kurde, mogą mi zaraz ścigać się nauczyciele, czemu nie jestem na lekcjach, ale ja ucieknę. Ja ucieknę, jestem na tyle zdolny, że powinienem dać radę. I co? Aaa, do tego... Nie, jest facetka, okej. Okay. Hello? Here they are. I think that's all of them. Thanks, Jimmy. You're welcome, Miss. Please, take this. O! Aparata dostalimy. A, ona z tym tutaj się pewnie spikuje. Dobra, mamy już tutaj luszczane najwyższej generacji. Strasznie się cieszę. I udało nam się przejść misję, także to jest bardzo pozytywne. Dobra, ja bym mimo wszystko poleciał teraz do szkoły, spróbował opierdzielić kolejną lekcję. Bo wiem, że będą spinacze, tak? Już widać, że już mnie zaczynają tutaj ścigać, a ja po prostu pójdę sam osobiście. Nie dam sobie w kaszę dmuchać, nie będzie Belfer pluł nam w twarz. Tak. I po prostu sam osobiście się przejdę tutaj na lekcję. A, lekcję gymu, no to nie, no to myślę, że bez problemu. Dobra, otwórz. I tutaj na dół trzeba zejść do szatni. I gitara, szef, na luzaku. Dobra. Gym class. You feckless maggots, we'll be playing dodgeball for the next while. Ah, dodgeball. How I love the sound of boys crying in the morning. Much like real life, the strongest will prevail. All right, you lazy bums, look alive! Good! Hopkins, you're with the wimps. I want everyone to give their best, boys, their best! Oho, dobra, to możemy uwalić. Defeat your opponents by hitting them with ball, dodge, and catch an enemy to get down. Super, że zdążyłem przejść cokolwiek. O, dobra, dzięki. Teamwork, hand, throw, jump, pass. Aha, get dodge. Dobra. No, będziemy próbować cokolwiek. Już dostał. A, bo my tu działamy niby jako team, okej, już rozumiem. Oj. Jee, put, kurde. Bierz tą piłkę. Mam.
Wszyscy zbi... Nie no, dzisiaj to po prostu brawurowo mi idzie. Kocurem się zrobiłem strasznym. Moja lamusie. Moja, no. Bang. Elo. Tutaj dodżyki elegancko. Dobra, trzeba to złapać w końcu. Mam. O kurde, lamus. Au! Zbili mi mojego ulubieńca Hopkinsa. No kto pójdzie po piłkę? Aha. No dawaj, dawaj. Będziemy się tak bawić tutaj. Zbili go, kurka wodna. Ja to muszę przejąć. Przyjmuję piłkę i już, i zbit. Dziękuję, 2-0. No nie, już koniec klasy, nie? Łatwo poszło, strasznie fajna lekcja. Strasznie fajna lekcja, aha, o, jeszcze dostałem achievementka. Także bardzo się cieszę i... Kuszę, proce nowoczesną. Dobra, pora stąd wyjść. Gdzie tu było wyjście? Tutaj jest. Wypad, ja tu idę. Ej, fuck you, kurde. Ci się nie podoba? W dupie, lamusie. Aha. Coś czuję, że tutaj będzie gruba Spinoza. Ale no nie powiem, wkurzył mnie, tak? Idę sobie, a ten kurde do mnie wyskakuje na solówę, że się przejść nie da? Tak się to nie skończy. Jimmy, wstawaj. Fuck you, kurde nyga. Nie będziesz się do mnie zaczepił. Jeszcze jeden luj ogłuszacz pójdzie. Elo. Kurde, frajery. Dobra, możemy teraz coś stąd wyjść. Otwórzmy. Sprawdźmy, co na nas czeka dalej. Bardzo fajnie, bardzo fajne dzisiaj w ogóle rzeczy się dzieją tutaj. Także jestem bardzo zadowolony póki co. Co to jest za H? Nie kojarzę w ogóle motywów, no ale dobra, są to są. Zobaczymy, gdzie trafimy najpierw. Nie będę im pomagał, wydupiać. Side missiony zrobimy kiedyś. I tu pierdzielony idzie za mną. Nie, ja wydupiam. Chodźmy tutaj, bo tu mi się wydaje, że najszybciej będą jakieś misje. Ha, dobra, tutaj u tych. Rozumiem, że ma coś być. Spróbujmy. Aha. Little Help Part 2. To nie w kij dmuchał. Thanks, kid. Okay, now let's train. This was my favorite combination back when I had a kickboxing. A, i drugi trzeba przytrzymać. Okej, już wiem, o co chodzi. Aha, na tej zasadzie, dobra. Bo drugi odbiornik mu przyniosłem w ogóle, nie wiedziałem, że go wziąłem, nie? Pewnie coś pierdziłem nawet w jakimś poprzednim odcinku, ale zgubiłem wątek. Spoko, będzie transition, będę wbijał. Mimo wszystko ważne, że zakończone to jest. Okej, to możemy teraz iść szukać kolejnej misyjki. Tutaj nic nie zdziałamy, to sobie przejdźmy naokoło, pozwiedzajmy trochę szkołę. Mówię się, że to możemy się bryknąć nawet na desce. Będzie trochę szybciej. Dobra, tutaj. Klasyczny pajdak. Dobra, złaź z tej deski już. Klasyczny pajdak wyszedł, a będę tutaj ten na pełnym słoiku wjadę, a wyszło jak zawsze. Dobra, a mimo wszystko jest, idzie dobrze, idzie do przodu. Nie chcę robić dodatkowych misji. Dajcie mi spokój wszyscy. Ej, stop, to było na dole. Nie, wypad. Ja tu muszę robić misję. No, jakaś misja chyba będzie w kafeterii. Last minute shopping. Nice. Ah, shut up, kid. It adds flavor to it. You want to give it a go? Sure.
Try and get some bits in it. I've got performance anxiety. Get used to it, kid. You're a man. It's all downhill from here, my friend. Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah! I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. Let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash. And, oh yeah, some new knickers from Worn In. I've had these on since last term. hurry up! Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates. All right. Dobra, skumałem z przekazu tyle, że będziemy musieli wyruszyć się do pierdzielonego miasta na pierdzielonym rowerze. I oczywiście mamy tutaj, z tego co widzicie, na zegarku jest tak czerwona obramóweczka, także mi się wydaje, że to jest trochę czasowe zadanie. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy, no ale jestem ciekaw tutaj nowych rozwiązań, jakie nam serwuje gra. Tak, to wszystko jest na czas. Dobra, to teraz ja muszę szybciutko tylko dobiec do tego bajkla i sobie po prostu pojechać. A jest tutaj kolubryna. No dobra, słuchajcie. Jakby nie patrzeć, staram się jechać i opierdzielić zadanie. Bardzo fajnie po mieście się poruszam. Na rowerku. Trochę się czuję jak w San Andreas, w tej CG, wiecie o co chodzi. No właśnie wciskam cały czas A, żeby jechać trochę szybciej. Dobra, 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 dobra. Niby dojeżdżamy do jakiegoś shopu tutaj, tak? Rozumiem, że mam się zatrzymać, zsiąść, wejść. Ja miam market. Kupić i wyjść, tak? Dobra, zebrane. Wychodzimy. Mam nadzieję, że roweru mi nie zajumali, bo nie przypiąłem go, ale mam nadzieję, że tam okolica jest bardziej bezpieczna niż u nas. Dobra. Przez ulicę, no ale nie, no oczywiście, muszę pojechać. Dobra, wklejamy się. Bardzo fajne, bardzo fajne. Takie wprowadzenie, brzytwa, okej, okay, wzięta. Aha, dobra, włosów ciąć nie będę na razie, o to chodzi, że czasu nie ma, wiecie. Bo trzeba się wyrobić tutaj. Ale bardzo w porządku z niej babka, weźmie sobie, charchnie tam, wiesz, wiecie, bardzo fajny akcent, bardzo fajny akcent. Tak ziomalsko się robi bardzo, okej. Okay. Cisnę dalej. Tutaj oczywiście jakieś goście, ziomki. Dobra, o, chyba minąłem shopa. Ale to chyba wyrobimy się już na luzaku. To będzie, rozumiem, że ten ostatni. Dobra, wklejka. Jo, robimy wałek. I zduping. No i pora wracać do koledżu. Do koledżu, moi drodzy. Co? Kurde, będę do busa przejechał ten. Aha, ale ja muszę użyć go, dobra. Czyli chciał, nie chciał, mimo wszystko muszę to zrobić, bo mi każą teraz. Ja myślałem, że ja sobie na rowerku wezmę się. Wydupiaj. Ja idę tu na przystanek autobusowy. Jest przystanek autobusowy. School bus. I kurde, będzie wsiadał na ten rower. Muszę go odholować trochę dalej, dobra. Mam nadzieję, że teraz zatrybi. Bez roweru wrócił. No dobra, ale jak tak można, to tak można. Mamy wrócić teraz do niej. Mamy jeszcze dużo czasu, żeby wrócić do niej. To wróćmy po prostu do niej i będziemy u niej. Nie, kuchareczka po prostu jest bajeczna. Dobra, tutaj to będzie na dole jeszcze. No i no co, no misję mam do zrobienia. Panie nauczycielu, proszę się nie denerwować. Elo. You better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight.
fuzzy eaters at Bulworth, it'll last for a month! 15 dolanów! Czuj ta respekt, negusy kurde! Kto tu zgarnia hajs? Okej, okay. Także się udało. Dobra, mimo wszystko, teraz to ja muszę jakoś inteligentnie wydupić stąd do spalni, bo przypał jest mocny. Jeszcze tutaj mnie ścigają negusy. Zaraz dechę odpalimy, to będzie trochę szybciej. A jadę, jadę, trasą lecę. Z nich mi tu nie podskoczy. Już dojechałem w stronę do miejsca. Nie wiem, co się przemyśleć, ładnie w locie wziął. Idziemy w kimono, bo nie chcę, żeby mnie ścigali, kurde, to słabe jest, jak wiecie. Idzie, jeszcze cię ktoś ściga, no. Dobra, idę do kanciapki. Aha, tutaj sobie slipa walniemy. Poczekamy, aż się gościu prześpi, zaraz się jeszcze zapiszemy w razie, chociaż w sumie nie ma potrzeby, bo tak naprawdę dużo czasu nam nie zostało, ale jeszcze jedną misyjkę sobie zdążymy ustrzelić jakąś, żeby to w miarę brawurowo jakoś rozkminić. Dobra. W ogóle pokazuje mi czerwoną gwiazdkę. Rozumiem, że czerwona gwiazdka jest teraz bardzo wskazana, żebym do niej poszedł. Skoro aż tak naciskają mi tutaj na to. Aha. Zaraz podjedziemy sobie tam. Chyba, że prędzej natrafię na coś innego. Ale mimo wszystko czekajcie. Nie, dolarów to ja tutaj nie chcę zgarniać. Znaczy, i tak pojadę do tej czerwonej gwiazdki. Pojadę do tej czerwonej gwiazdki i sprawdzę, co z tym wszystkim chodzi. Bo może to być... A, to są chyba... To są misje na mieście. To ja już tutaj już tak światowo? Już tak światowo na mieście mam teraz się rozbijać? Ja myślałem, że tutaj nie będę aż tak na mieście, tylko że to będzie bardziej... to ta gra nie powiem, no. No nie powiem, no. No nie powiem, no. Mocno mnie zaskoczyła. Mocno mnie zaskoczyła. Myślałem, że to wszystkie misje będą właśnie tam w budynku szkoła tutaj. To tak jakby mamy nowe obszary. Aha, na lekcje powinienem jechać. Ale póki co oleję to i zobacz, o co tu chodzi. Prep Challenge. Maybe I can use this to my advantage. Aha, czyli po prostu walki bokserskie za hajsy. To już mniej więcej rozumiem, okej. Fight! Dobra, gościu zostaje po japie mocno. Także czuję się dosyć pewny w tej walce, nawet jak mi strzeli jakiegoś luja. To i tak myślę, że nie ma za bardzo szans tutaj ze mną. No. Dobra, zaraz będzie knockout. Elonara i tyle w temacie, kurtka na wadzie, no. Nie ma co się pierdzielić za bardzo w tańcu tutaj z ziomeczkiem, tak? Co, następny? No to dawaj, honot. Hono tu, panie Justin. A kurde, tutaj już ziomeczek jest bardziej na ogarze. Znaczy, świrowałem, niech się nie napalasz, tak? Ja tutaj gardę staram się trzymać, oczywiście nie zawsze mi to wychodzi. Ale widać, kto większe obrażenia dostaje, tak? Także tutaj gościu nie ma trochę ze mną szans, choćby chciały mieć. Jak mu mordę już się została obita, bo fajnie widać to, że właśnie jest... pokazane tutaj, jak mu ta morda się obija. Ej, 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 mordo. W bebzu go pijesz, dawaj. A jak będzie druga runda, tego byśmy... No kurwa będzie. Myślałem, że się uda go ładnie... Aha, ale zaczynamy jakby od tego samego... Gościu na patencie to rozpija. Ale coś mu się nie uda. Dobra, dobra. Upa. Knockout. Dziękuję, pozdrawiam. Fajne to taka tutaj odskocznia, taki kurde poboczna misja, żeby sobie ten hajsik zgarnąć. No to nawet fajnie jest to wymyślone. Dobra, trzeci zawodnik. Tutaj już pewnie jakiś kozak frajer będzie.
Zaczymy. Parker. Fight. No kurde, chciał tu mnie na patencie wykminić. Ale chyba jakoś mu nie idzie to. Dobra, dobra, luje idą. Na mordę to najważniejsze. Trzeba teraz to już trzeba uników używać, bo to już ci goście są bardziej cwani. To trzeba przyznać. Jeśli tutaj nie ma tak, że on sobie po prostu podejdzie i tak wiecie, struga cwaniaka, tylko on już tutaj, oni już tutaj naprawdę potrafią to robić. Dobra, musi wyprowadzić jakieś ciosy, bo inaczej to nic z tego nie wyjdzie. Time up! Widzicie jak to się robi? To było na patencie, to było granie na czas w tym momencie. Yo, dobry ring! No chodź, chodź. Kurde, nie będziesz mnie tu denerwował. No spróbuj, coś. Ja to odpowiedniej chwili, moment czasu wyprowadzę cios. No, mam nadzieję, że nie doczekamy trzeciej rundy i w tej się uda go załatwić. Dobra, no kurka. Gościu, no nie trzymaj tutaj tej gardy. Dobra. Chłopa. Elonara. Ja win. There's a little problem. Uh-huh. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap. We'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. Znowu w balona na hajs zrobiony. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Ale chociaż... Aha, dobra, dostałem Beach Clubhouse. Okej. Takiego przepychu się nie spodziewałem i to nowy save będzie. Kurwa, taki kwadracik. No, to nieźle wam powiem. Jestem trochę w szoku, nie powiem, że nie. Bo nie spodziewałem się takiego po prostu przebiegu sprawy, no nie? Że tutaj sobie wezmę, patrzę, tu taki kwadrat. Dobra, mimo wszystko tak. Wypadałoby się przejść w ogóle na lekcję, wiecie? Tak między prawdą a prawdą. Możemy pojechać tam na lekcję, sobie podjadę do bus stopu i sobie po prostu pojedziemy autobanem, zobaczymy tą lekcję i będziemy mogli wtedy już tak naprawdę na spokojnie kończyć. Tak póki co tak kończymy trochę nie na spokojnie, dlatego teraz nie zakończymy, dopiero jak zrobimy to na spokojnie. Zamotałem temat, ale wiadomo jaki jest przekaz, tak? Podjedziemy sobie do szkółki, zrobimy tą, kurde, ciekawe co to będzie, mogłoby być jakaś biologii czy coś. Te biologie zawsze były trudne, ale to jest mimo wszystko fajne. Dobra, dawaj Dechona. Jadę, bo już zaraz nas będą tutaj ścigać oczywiście panny władzy. Dobra. Bang. Abyśmy nie trafili na angielski. Dobra, na górze lekcja, no to może być i angielski. Liczę na fakt. Biology. Mówisz, masz, po prostu ta gra jest... A to ja nie zaliczyłem pierwszej lekcji biologii wtedy? Hello, children. Welcome to the world of biology. I hope no to lamus ze mnie stomach. Trochę. Aha, dobra. Use pins, dobra, to akurat pamiętam. No to trzeba było bardzo właśnie szybko działać, bo ja poległem chyba na działaniu skalpelowym. Wtedy. Ta. Ja wtedy źle te kropki łączyłem strasznie. Dlatego mi to... No. Dobra. Ale strasznie wolno to robiłem, bo coś mi nie szło. Dobra. A jeszcze tu na dole teraz, okej. Hopa. Dobra. A już poszło. O co chodzi? Już nie ma nic więcej do... Aha.
Aha, dobra, teraz to. Elegancko przesuniemy. Elegancko przesuniemy. Pinsy. Jeden pin. Drugi pin. Glass to identify the heart. Elegancko. Szkalpel. Kurde, bo strasznie mało czasu jest na to. To trzeba przyznać, że czasowo to tutaj za dobrze nie jest, żeby to zrobić. A ja oczywiście staram się to zrobić jak największą precyzją, tak, żeby nie było lipy. Muzy, fory, humble, humble, hub. Dobra. Przenosimy na talerek. Muzy, tak, inny widz, stomacz. Gdzieś tu będzie, na pewno jest. Tak, i chyba ja wtedy tutaj poległem, bo tych kropek strasznie dużo się tu zrobiło. W ogóle na PS-ie 2 to pamiętam, że te operacje się robiło o wiele prościej. Znaczy ta sama zasada była, tylko że na padzie mi było wygodniej analogiem operować. Nie wiem czemu, może to była kwestia wprawy, bo ja wtedy strasznie dużo grałem na PS-ie 2. A 360 to jednak teraz odpalam w gruncie rzeczy raz na ruski rok. Remember, slow and steady wins the race. Ja wiem, że slow and steady, nie da jakby mnie gościu. Dobra, hapsaki. Bieraj. Inte co? Przecież jest niemożliwe, żeby to zrobić w tak krótkim okresie czasu. Ale rozumiem, że to jest chyba ostatnia rzecz, jaką będę musiał pociąć. To mógłbym się postarać, żeby zaliczyć sobie tą lekcję. Znaczy i tak już zaliczę, bo już jest naprawdę dużo procent zrobione. Ale jakbym chociaż to odciął. Nie pipcz. Poproszę o niepipczenie. Elegancko. Kurka wodna, mówisz masz. Mówisz masz. Jak Pajdi robi zadanie, to nie ma lipy. Nie ma lipy. Jak nie ma angielskiego lekcji, to nie ma lipy. Okay. Aha, no, nowa koszula odblokowana. Dobra, no póki co to mimo wszystko i tak musimy już teraz iść się zapisać. Po prostu czasem nie grzeszymy, także ja sobie tutaj zrobię save game. Okej, okay, i będę się z wami żegnał, moi drodzy, także to był kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Bully na konsolę Xbox 360. Mam nadzieję, że wam się podobało, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!